Cześć. Dzisiaj krótki przykładzik metod sieciowych. Mianowicie dla takiego obwodu znajdziemy sobie zarówno równania metody oczkowej, jak i potencjału węzłowej. Mamy zaznaczone trzy węzły i trzy oczka i pewnie się zastanawiacie, dlaczego tylko trzy. W końcu, jeżeli sobie pomalujemy węzły, co oczywiście właśnie w tej chwili zrobię, no to w tym momencie widzimy, że został nam poza masą jeden węzeł nieoznaczony. Mamy tutaj jakiś węzeł. Co prawda jest to trywialny węzeł, no ale nie powinien on być nieoznaczony. W końcu on ma jakiś swój potencjał, inny niż potencjały pierwszego, drugiego, trzeciego węzła. Ale on jest też w pewnym sensie problemem, ponieważ jeżeli byśmy liczyli potencjały metodą potencjałów węzłowych, napotkalibyśmy problem w postaci tego źródła. Do metody potencjałów węzłowych nie chcemy mieć źródeł napięciowych i typowo musimy się ich jakoś pozbyć. No to najprostszym sposobem na pozbycie się źródła napięciowego jest po prostu zamiana na źródło rzeczywiste prądowe. I mamy do tego idealne warunki, bo te dwa elementy możemy połączyć w coś takiego. W tym momencie stracimy ten niebiesko-zielony węzeł, a więc już nie będziemy na nim liczyć potencjału. Więc do metody potencjałów węzłowych on jest zupełnie nam niepotrzebny. I analogiczna sytuacja jest z tymi dwoma oczkami. Ponieważ tutaj jest jedno oczko i tu jest drugie oczko, które nie są oznaczone, tak jakbyśmy nie mieli tych oczek, jakbyśmy mieli mniej oczek niż faktycznie jest. Ponieważ jeżeli liczylibyśmy coś metodą prądów oczkowych, no to chcielibyśmy się pozbyć źródeł prądowych. A więc to zamienilibyśmy na źródło napięciowe rzeczywiste i tak samo to. Z tym, że jedno z tych źródeł byłoby sterowane, no ale co to za różnica. A więc skoro już wiemy, jakie są problemy i jak z nimi zawalczyć, no to weźmy się za robotę. Mianowicie, zadanie tutaj polega nie na tym, żeby wszystko liczyć konkretnie, tylko żeby po prostu zapisać równania macierzowe metody prądowej i potencjałowej. A więc zacznijmy powiedzmy od metody potencjałowej, bo tam jest troszeczkę mniej, jest tylko jedno źródło do transformacji, a nie dwa. A więc przekopiuję sobie to wszystko i zmienię tak, jak powiedziałem, że trzeba zmienić. Oczywiście, jak powiedziałem, ten węzeł zielono-niebieski znika nam, ponieważ on był pomiędzy dwoma elementami szeregowymi, które teraz są już równoległe. A więc kolor fioletowy przyciągniemy sobie jeszcze w lewo. No i u góry czerwień została do uzupełnienia. Oczywiście pozbywam się tych oznaczeń oczek, ponieważ one są niepotrzebne, ponieważ najpierw robię metodę potencjałów węzłowych. No to czas zrobić sobie macierz. Jak dużo to będzie macierz? Mamy masę. I mamy poza masą trzy inne węzły, a więc będzie to macierz 3 na 3. No to zróbmy sobie taką macierz. No to przypomnijmy sobie, co było w komórce 1.1. Otóż tu były wszystkie konduktancje dotykające, można powiedzieć, albo znajdujące się przy węźle pierwszym. A więc konduktancje, czyli 1 przez R2, 1 przez R3 oraz 1 przez R4. To są trzy konduktancje oporników, które dotykają węzła pierwszego. Oczywiście zamiast tego mógłbym napisać G2 plus G3 plus G4, ale myślę, że warto przypominać o tym, że tutaj nie operujemy bezpośrednio na oporach, tylko na właśnie konduktancjach i myślę, że taki zapis lepiej o tym przypomina. W komórce 2.2 oczywiście to samo, tylko że z drugim węzłem, z niebieskim, czyli R4, R5 oraz R7, będą ich odwrotności oczywiście. No i trzeci węzeł R7, R8, nic więcej. No a teraz 1.2 oraz 2.1, czyli tutaj będą z minusami konduktancje tych elementów, które są pomiędzy węzłami. Pomiędzy węzłem 1 a 2 jest tylko R4, więc będzie minus 1 przez R4. Pomiędzy 2 a 3 jest R7, więc będzie tutaj
pomiędzy 2 a 3 minus 1 przez R7. Pomiędzy 1 a 3 nie ma żadnej konduktancji. No i przepisujemy oczywiście to tak, aby macierz była symetryczna. No i została nam jeszcze macierz pobudzeń prądowych. Do pierwszego węzła wpływa prąd o wartości E1 przez R2. I to by było na tyle. Do drugiego węzła wpływa prąd o wartości G6 i S, przy czym ja bym wolał od razu IS zapisać jakoś za pomocą potencjałów. IS mamy tutaj. IS razy R3 to będzie napięcie skierowane w tę stronę. I to napięcie będzie też równe, no właśnie, z różnicy potencjałów. Idzie od zerowego potencjału do potencjału pierwszego, czyli będzie równe V1 minus 0. A więc V1, czyli tutaj po prawej zapiszę, IS będzie w takim razie równe V1 przez R3. No to sobie zapiszę, że ten prąd wpływający będzie równy G6 IS, czyli będzie równy G6 razy V1 przez R3. G jest troszkę niefortunnie użyte. G sugeruje, że to jest też jako konduktancja albo transkonduktancja i że jest zapisywane za pomocą Siemensów, a tak naprawdę to jest bezwymiarowe, ponieważ tu mamy volt, tu mamy ohm, volt przez ohm daje amper i to przemnożymy przez coś i ma nam nadal dać amper. Więc to musi być bezwymiarowe, czyli typowo byłoby jakieś N, a nazwę to powiedzmy grecka literami Mi6 razy V1 przez R3. No i do trzeciego węzła wpływa nam, nie wpływa nic, wypływa J9. A więc będziemy mieć minus J9. No i to niemalże byłoby kompletne równanie macierzowe, ale niestety po prawej stronie, w tym miejscu mamy coś brzydkiego, czego nie chcemy mieć po prawej stronie. Zwłaszcza dlatego, że V1 jest dla nas niewiadomą w tym równaniu macierzowym, więc nie powinno być po prawej stronie. No, trzeba coś z tym zrobić. A więc, drugi wiersz, czyli ten, w którym jest problem, przepisuję sobie za pomocą równania tradycyjnego. Jak widzicie, pogrupowałem to od razu tak, aby V1 było przed nawiasem, mimo że tutaj naprawdę nie ma żadnej sumy. Ale widzimy w ten sposób, że jeżeli przerzucę to na lewą stronę, no to wynik będzie taki, że to odejmie się od tego, co już jest w tym miejscu. Czyli i to już z łatwością możemy z powrotem na równanie macierzowe zamienić. Jako że mi się nie chce całego przepisywać, to po prostu sobie przekopiuję i zmodyfikuję lekko. I to już jest kompletne równanie macierzowe, do którego podstawialibyśmy konkretne wartości oporników i źródeł. I z tego wyszłyby jakieś V1, V2, V3. I potem, jeżeli szukalibyśmy wartości, powiedzmy, prądu na R8, tego, no to wiedzielibyśmy, że byłoby równe V3 minus V0, czyli V3 po prostu przez R8 i to byłby równy ten prąd. Albo jeżeli ciekawiłoby nas napięcie na R7 skierowane w prawo, no to wiedzielibyśmy, że wynosi V3. Odjąć V2 i jeżeli już byśmy znali wartość V3 i V2, no to oczywiście znalibyśmy konkretną wartość tego napięcia. I to jest odpowiedź na pierwszą część zadania. Druga część zadania polega na tym samym, tylko że dla metody oczkowej. Tutaj z kolei niepotrzebne mi były oznaczenia jakichkolwiek węzłów. Kolorki sobie zostawimy, ponieważ bardzo do tych kolorków namawiam oczywiście.
No i czego się jeszcze musimy pozbyć? Otóż do metody prądów oczkowych musimy pozbyć się oczywiście wszystkich źródeł prądowych, a więc to też zróbmy. Czyli w tym miejscu G6 i S oraz R5 zamieniamy na źródło sterowane napięciowe, szeregowo z opornikiem. Oczywiście od razu pozwolimy sobie zamienić na Mi 6, a nie z G6, ponieważ musimy pamiętać, że to jest bezwymiarowe. To nie jest żadna transkonduktancja ani nic takiego. No i to samo robimy po prawej stronie. Bierzemy oporniki źródło prądowe, zamieniamy na źródło napięciowe z opornikiem. No i w tym momencie mamy gotowy, kompletny układ, na którym możemy sobie poćwiczyć metodę prądów oczkowych. No to znowu pytanie, jak duża będzie to macierz? Macierz będzie 3x3, ponieważ mamy właśnie 3 oczka. No to podobnie jak wcześniej, odpowiednio duża macierz. No to co w tej komórce? A, masę się pozbędę, bo mi zasłania. No to co w pierwszej komórce 1.1 umieszczamy? Oczywiście wszystkie oporności, które obserwujemy na pierwszym oczku. Pierwsze oczko leci sobie tak. I na nim widzimy R3 oraz R2. Nic więcej. A więc R2 plus R3. Widzimy, tam były odwrotności, tu są wprost oporności pokazane. Tam były konduktancje, tu są rezystancje. Mam nadzieję, że różnica jest wyraźne. Jeżeli ktoś ma problemy z rozróżnieniem, kiedy jak się rysuje, w której metodzie, można zapamiętać, co my liczymy. Ponieważ liczymy tutaj zmienne będące prądami, oczkowymi, ale prądami, to tutaj mamy ampery. No to coś musimy przemnożyć przez amper, żeby otrzymać pobudzenia napięciowe, czyli wolty. No to tylko ohm razy amper daje volt, a tam wcześniej, gdzie mieliśmy coś razy volt dający amper, no to musiało być 1 przez ohm, czyli 1 siemens. No to druga komórka. 2,2 dokładnie mówiąc. Drugie oczko idzie sobie tędy. Zahacza o R3, R4, R5. No i trzecie oczko. Zahacza o R5, R7, R8. No i teraz, co jest pomiędzy pierwszym a drugim oczkiem? Pomiędzy pierwszym a drugim jest tylko R3. No to minus R3, minus R3. Pomiędzy pierwszym a trzecim, no nic nie ma. Pierwsze jest tu, trzecie jest tu. Nie stykają się w ogóle żadnym elementem. No i co zostaje? R2 oraz R3 pomiędzy sobą. R2 oraz R3 przecinają się na R5. No i zostają nam pobudzenia napięciowe. Pierwsze oczko jest pobudzone napięciem E1 zgodnie z kierunkiem oczka. A więc E1. Dalej, drugie oczko jest pobudzone źródłem sterowanym Mi 6 IS R5, przy czym IS od razu chcę jakoś inaczej zapisać, przy czym nie mamy tutaj już V2, V1, V3, więc trzeba inaczej za pomocą prądów oczkowych. No to IS tutaj idący skierowany w dół jest skierowany zgodnie z IO1, jest skierowany przeciwnie do IO2. Widzimy? IO1 idzie sobie w tę stronę. IO2 idzie sobie w tę stronę. No i IS będąc zgodnie ustalony z IO1 i przeciwnie do IO2 wynosić będzie właśnie IO1 minus IO2. Koniec. IS razy R5 Mi 6 będzie równe IO1 minus IO2 razy R5 Mi 6. A ponieważ oczko idzie w tę stronę,
Na tej gałęzi idzie sobie w dół prąd oczkowy, a napięcie z tego źródła jest skierowane w górę, no to musimy dodać jeszcze minusa przed wszystkim. No i trzecie oczko jest skierowane zgodnie z tym źródłem napięciowym i zgodnie z tym źródłem ostatnim J6R8. A więc oba będą dodane. No i w tym momencie ten sam zabieg co poprzednio, tylko że w tym przypadku mamy aż dwa wiersze, ten i ten, czyli drugi i trzeci wiersz, które mają coś brzydkiego na sobie, co musimy przerzucić na lewą stronę. No to rozpiszmy sobie najpierw drugi wiersz. Ok, jakoś się zmieściłem. No to jeżeli te rzeczy przesuniemy na lewą stronę, no to zobaczmy, co się stanie. Do tego, co stoi przy IO1, dojdzie R5 Mi6. A do tego, co stoi przy IO2, dojdzie minus R5 i Mi6. No to nam się uporządkowało jakoś. Jeszcze to samo z trzecim wierszem. A, oczywiście się pomyliłem. W tym miejscu nie jest J6, tylko J9. No to można przerzucić na lewą stronę i to może zostać. No i tu mamy piękne równanie do wstawienia do macierzy. No to po raz kolejny pokażę, że jestem leniwy i po prostu sobie przekopiuję. No to w trzecim wierszu się zmieniło trochę tu i tu. I tutaj, wyłączę przed nawias. A to się wyzerwało. Zostało tylko J9R8. No i drugi wiersz tu się całkowicie wyzerwało. Za to po lewej te dwie rzeczy. Tu się będą musiały ścieśnić jakoś. Nie pamiętam, to był plus. A nie, przepraszam. To był plus. A tutaj minus. I w ten sposób mamy kompletne, pełne równanie macierzowe do liczenia prądów oczkowych. Dalsza zabawa, jeżeli miałaby być, polegałaby prawdopodobnie na wyznaczeniu, postawieniu jakiejś wartości do macierzy i wyliczeniu IO1, IO2, IO3 i tymi prądami oczkowymi można było liczyć cokolwiek w tym obwodzie. Ogólnie polecenie z przykładu, który otrzymałem, no, wyglądał po prostu tak, żeby znaleźć równania macierzowe jednej i drugiej metody. A więc to sobie zrobiliśmy. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli komuś pomogłem, chętnie się o tym dowiem. Jeżeli pomyliłem się i coś głupiego napisałem, chętnie się o tym dowiem, bla bla bla. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!